Przed nami ostatnie w tym roku mecze reprezentacji Polski. Jak wygląda sytuacja w szeregach biało-czerwonych? Zapraszam na kolejny odcinek. Na początku mam dla Was jednak niespodziankę. W opisie pod filmem znajdziecie linki, dzięki którym otrzymacie bonusy w wysokości 30 zł bądź 20 zł od Fortuny i LVBet. Wszystko bez depozytu. Zapraszam do klikania. Zacznijmy od najbardziej newralgicznego punktu. To oczywiście defensywa. Tutaj jak na razie nie widać żadnych pozytywnych znaków. Środek obrony to dramat. Kto zagra z Czechami i Portugalią? Nie ma w kadrze Pazdana, który na razie musi odzyskać miejsce w składzie Legii i zacząć znowu grać regularnie. Nie ma Kamila Glika, który nabawił się kontuzji. W związku z tym możemy się spodziewać, że zagrają Bednarek z Ciąkiem albo Bednarek z Kamińskim, bo defensor Southampton jest w tym wypadku punktem raczej pewnym. Drugim kulejącym punktem jest lewa obrona. Na tej pozycji nie mamy od lat klasowego, rasowego zawodnika, tym bardziej nie ma go teraz i znowu kimś trzeba tę lukę załatać. Wrócił do zdrowia Maciej Rybus, ale w tych dwóch meczach jeszcze go nie będzie. Jest odświeżany plan, żeby na lewą stronę przesunąć Bereszyńskiego, który obecnie jest jednym z obrońców o najdłuższym stażu w kadrze. Na prawej stronie zagrać mógłby wtedy Paweł Olkowski albo Jakub Błaszczykowski, który w klubie był wystawiany czasami na tej pozycji. Jak w takim razie wyglądać może defensywa w tych spotkaniach? Na pewno eksperymentalnie. Panowie w takim zestawieniu jeszcze ze sobą nie zagrali. A jak dodamy do tego jeszcze to, że z Czechami w bramce ma zagrać Łukasz Skorupski, to wyłania nam się kompletnie niezgrana i niedoświadczona obrona. Może to skutkować ogromnymi emocjami, zamieszaniem i bramkami. Ale może chłopaki zepną się i skupią, będą czujni podwójnie na partnerów obok siebie i zagrają z lekkim nerwem, ale bez błędów. Chciałbym wierzyć w tę drugą opcję. W tym odcinku to już wszystko, dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Dawajcie też łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. W komentarzach napiszcie, jak sądzicie, jaką defensywą zagramy z Czechami i Portugalią. Do zobaczenia, do usłyszenia już w następnych odcinkach. Cześć!